W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się bardzo, że dzisiaj w takich, jak to klasyk mawiał, pięknych okolicznościach przyrody możemy się spotkać na szczególnym wydarzeniu dla całego naszego Kościoła, dla całego naszego zboru, ale nie tylko. Powiem za chwileczkę więcej słów na ten temat. Witam wszystkich gości, witam serdecznie pastora Marka Kurkiewicza z małżonką Sylwią, którzy nas dzisiaj zaszczycili swoją obecnością. Będziemy słuchać także Słowa Bożego z ust koszalińskiego kaznodziei, ale także was wszystkich, kochani, skądkolwiek przyjechaliście. Cieszymy się, że dzisiaj możemy razem na tym miejscu zebrać się jako zbór w Świdwinie, ale także w Drawsku Pomorskim, ale także wspólnota z Lipian, bo widzicie tutaj z przodu naszych Lipianczyków, czy Lipian, zawsze mam problem, czy to są Lipianczycy, tak, Lipianczycy. Już w lipcu kolejny chrzest będzie w Lipianach, więc mam nadzieję też, że także całą gromadą nawiedzimy te małe miasteczko niedaleko Gorzowa. Ale przede wszystkim jesteśmy tutaj z powodu naszych katechumenów, czyli osób, które przygotowywały się do chrztu, które podjęły w swoim życiu decyzję pójścia za Chrystusem, a potem przez pewien okres czasu przygotowywały się tak, aby mogły przyjąć chrześcijaństwo, przyjąć naukę, przyjąć drogę, czy pójść tą drogą, o której mówi Ewangelia i Dzieje Apostolskie, w pełni świadomie i w pełni wolnie, jako wolne osoby, które decydują się na życie z Bogiem. Przede wszystkim, kochani, chcemy przywitać Pana Jezusa Chrystusa, bo bez Niego te dzisiejsze nabożeństwo nie miałoby sensu. Nie byłoby go. Żartowaliśmy z pastorem Markiem, że piękna atmosfera weselna tutaj w tej sali, prawda? I to jest dobra atmosfera, słuchajcie, na takie wydarzenie, bo to jest dzisiaj wesele. Bo to jest dzisiaj czas wesela, bo to jest dzisiaj czas, w którym chcemy się weselić właśnie, cieszyć, bo to nowe osoby wybierają nową drogę życia. Wybierają nową drogę w swoim życiu. Droga, która już nigdy nie będzie taka, jak ich stare życie. Zanim więcej usłyszymy na ten temat, pozwólcie, że przeczytam tylko fragment z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału, 9 wiersza, a potem oddamy Bogu chwałę, cześć, śpiewając pieśń uwielbienia. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Jezus, gdy wzywa do posłuszeństwa, gdy wzywa do pójścia za nim, to oczekuje widocznego znaku tego posłuszeństwa. Kiedy Jezus wzywa nas do posłuszeństwa, to on nie chce naszej deklaracji, ale chce znak tego posłuszeństwa. I tym znakiem będzie dzisiaj chrzest. Tym znakiem, dla którego zgromadziliśmy się, będzie chrzest, który jest znakiem tego, że posłuszeństwa osób, które go dzisiaj będą przyjmowały, posłuszeństwa wobec Słowa Bożego, posłuszeństwa wobec Jezusa Chrystusa. To będzie znak ich pójścia za Jezusem, tego, że wybierają nowe życie w Jezusie Chrystusie. Ale tak jak powiedziałem, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Jego obecność, gdyby nie Jego działanie, ta dzisiejsza uroczystość nie miałaby sensu. Nie byłoby nas tutaj. Dlatego to Jemu przede wszystkim chcemy oddać chwałę. Bo to On wybawił te dusze, które są tutaj zebrane. Wybawił Małgosię, Agatę, Agnieszkę, Anię, drugą Anię. To On stał się ich Panem, to On stał się ich nauczycielem. To On stał się tym, za którym chcą iść, któremu chcą oddać chwałę i cześć. Dlatego, kochani, zachęcam was do tego, żebyśmy teraz powstali i wspólnie oddali Bogu chwałę i cześć. Uzmij się. Ojcze, do Ciebie przychodzimy. Ciebie wielbimy, Ciebie uwielbiamy, nasz Panie. Bo oto godzin jesteś chwały. Bo oto godzin jesteś chwały. Bo oto godzin jesteś dziedziczynienia wiedzy sobie chwały. Raduj się w nim, w tym sporze.
Dzień, dzisiaj jest dzień, który da
wywyższamy, wywyższamy Twoje święte imię. Panie, dzisiaj Ciebie chwalimy, dzisiaj Ciebie wywyższamy. Panie, nie chcemy milczeć, ale uwielbiać i śpiewać Tobie na chwałę. Bo Ty w godzin jesteś chwały, bo Ty w godzin jesteś czci, Panie. Bo Ty w godzin jesteś naszych modlitw, Panie. Bo Ty w godzin jesteś naszego śpiewu. Panie, bo Ty w godzin jesteś tego, abyśmy z radością dzisiaj Tobie złożyli hołd. Tak jak stoimy tutaj, Panie, chcemy uwielbić Ciebie całe swoje serce, całą swoją duszą. Nie patrz dzisiaj, kto jest koło Ciebie, czy wypada, czy nie. Ja Ci gwarantuję, że Bogu oddać chwałę wypada. Że Bogu oddać chwałę to jest najlepsza rzecz, jaką możesz dzisiaj i teraz robić na tym miejscu. Dlatego uwielbiajmy Go, dlatego wywyższajmy Go. Śpiewajmy Mu pieśni dziękczynienia. Niech Boża obecność, niech Duch Święty teraz stąpi na to zgromadzenie. Niech nas wypełni swoją świętą osobą, nasz Pan. Aleluja. Możesz wyciągnąć i wołać. Możesz wystarczyć z zadowolenia. On
nie gardzi żadnym sercem. Na swoje każde życie. No tak, Panie. Tak, Panie. Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że dzisiaj stojąc na tym miejscu możemy przyjść do Ciebie z ufnością i z wiarą, Panie, że Ty nie odrzucasz nikogo, Panie. Że Ty nie odrzucasz największego grzesznika, Panie. Że Ty nie odrzucasz człowieka, który ma najróżniejsze problemy, ale Ty przyszedłeś do tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują lekarza, przyszedłeś ze swoim uzdrowieniem. I dziękujemy Ci, Boże, że dzisiaj każdy, kto jest na tym miejscu, to woła do Ciebie, Panie, będzie wysłuchany. Dzięki Ci, Panie. Panie, dzięki Ci, że mogliśmy wspólnie oddać Ci chwałę tymi pieśniami, Boże. Panie, spraw, aby też słowo, które będziemy słuchać, aby też słowo, które będziemy czytać, Panie, docierało do naszych serc. Boże, spraw, aby Twój Duch dzisiaj poruszył nasz umysł, poruszył nasze serce i aby słowo Twoje do nas dotarło. Tobie chwała i cześć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Chciałbym zaprosić pastora Marka Kutiewicza z Pyszalina, który jest dzisiaj z nami, tak jak zapowiadałem na początku wraz ze swoją małżonką w Sylwie. Jest to także szczególny moment, chrzest także dla pastora Marka, ponieważ jak wiecie, niektóre dzieci, które dzisiaj chrzcimy, dzieci Boże, to są także jego dzieci, które on zainwestował swój czas, swoją energię, swoje siły, swoje dary duchowe. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że to jest dzisiaj takie także wspólne święto, nie tylko zboru w Świdwinie, wspólnoty w Drawsku czy w Lipianach, ale także zboru w Koszalinie. Zapraszam. Chwała nie będzie jest stop. Aleluja. Jestem taki zestresowany, wiecie? Ale chyba bardziej szczęśliwy. Jestem niezmiernie szczęśliwy i zaszczycony, że mogę tutaj dzisiaj być z Wami. I powiem tak, gdybym nie był człowiekiem, który wierzy w Boga, żywego Boga, Jezusa Chrystusa, to po tym uwielbieniu nie miałbym wątpliwości, że jest Bóg. Ponieważ coś takiego tutaj niesamowitego możemy dzięki Waszej służbie przeżywać. Ta moc, to serce, to przekonanie, że Jezus żyje i że jest właśnie taki, jak o Nim śpiewamy, nawet mnie, człowieka wierzącego, tutaj niezwykle poruszyły. Cieszę się, że jestem dzisiaj z Wami i chciałbym się podzielić Bożym Słowem. Zanim będę czytał fragment z Dziejów Apostolskich, chciałbym zacząć od tego, że chciałbym dzisiaj opowiedzieć historię o podróży pewnego człowieka. Dobrze zaplanowanej podróży, odbywanej znaną drogą, ale która miała zupełnie niespodziewany epizod, czy epilog nawet. A wszystko dlatego, że ten podróżujący człowiek zabrał z sobą w podróż Biblię. Zabrał Pismo Święte. Zabrał je, aby żeby poczytać w podróży. Choć niewiele z tego, co czytał, rozumiał. Przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich, z 8 rozdziału, od 26 wersetu. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I Filip powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Święty Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył?
i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, powiedz, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, zaczynając od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli na jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu tak: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł eunuch: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody. Gdy zaś wyszli z wody, zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go już więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Nazwałem to dzisiejsze swoje zwiastowanie droga. Droga do Jezusa. Droga do spotkania z Jezusem. Myślę, że wszyscy z doświadczenia wiemy, że są różne kategorie ludzi wierzących. Obok ludzi wierzących, praktykujących, mamy też ludzi wierzących, niepraktykujących. Ale od pewnego czasu możemy też spotkać ludzi praktykujących, chociaż niewierzących. W tej historii spotykamy człowieka wierzącego. Świadczy o tym fakt, że pojechał do Jerozolimy, do świątyni, żeby się modlić. To, że miał z sobą Pismo Święte, że je czytał. Był wierzącym człowiekiem, ale nie rozumiał tego, w co wierzy. I kiedy Filip, misjonarz Chrystusa, podchodzi do tego dworzanina królowej etiopskiej i słyszy, jak ten czyta proroka Izajasza, pyta go: czy rozumiesz, co czytasz? On odpowiada: nie. I wtedy Filip zaczyna tłumaczyć, zaczyna wyjaśniać temu Etiopczykowi, że to, o czym czyta w Piśmie Świętym, o cierpiącym, odrzuconym, poniżonym, zapomnianym i wzgardzonym człowieku, że czyta o Jezusie Chrystusie. Dopiero wtedy, kiedy Bóg posłał Filipa, który spotkał się na tej drodze z Etiopczykiem, dopiero wtedy temu człowiekowi zostaje wyjaśnione, o co chodzi w Piśmie Świętym. I cała ta historia pokazuje nam pewne etapy, pewną drogę, którą musi przejść każdy chrześcijanin. Po pierwsze, musi spotkać się ze Słowem Bożym. Musi spotkać się z Biblią, z Pismem Świętym, z tą księgą. Po drugie, musi być ktoś, kto mu wyjaśni, kto człowiekowi wyjaśni, o czym tutaj jest napisane, jak to rozumieć, co z tym zrobić. Pamiętam dzień, w którym otrzymałem w prezencie gwiazdkowym swoją pierwszą Biblię. Nie byłem jeszcze wtedy człowiekiem wierzącym, nie byłem chrześcijaninem. Ale kiedy zobaczyłem, Biblia z reguły jest ładnie oprawiona w taką sztywną okładkę, skórzaną albo udającą skórę. Ja zawsze lubiłem książki, zawsze ich miałem dużo. Więc kiedy mój przyjaciel mi podarował Biblię, pomyślałem sobie: o, fajnie, będę miał fajną książkę, którą postawię na półce obok moich historycznych książek, będzie się dobrze się prezentowała. Pamiętam też pierwsze moje próby czytania Biblii. Kiedy otwierałem ją gdzieś na kartach Starego Testamentu
gdzie były jakieś wydarzenia o jakichś królach, o jakichś problemach w państwie żydowskim, zupełnie nie rozumiałem, o czym czytam. Dlatego potrzebujemy spotkać kogoś, kto Biblię już zna, kto rozumie i kto nam pomoże ją czytać jako księgę mówiącą o Jezusie. Ale jest jeszcze trzeci etap, który każdy musi przejść. Bo w momencie, kiedy zaczynamy czytać, zaczynamy poznawać Biblię i zaczynamy ją rozumieć, oto stajemy wobec tych faktów, tych praw. I musimy dokonać pewnego wyboru, musimy podjąć pewną decyzję, która sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, którą Filip zadaje temu Etiopczykowi. Czy wierzysz? Czy wierzysz całym swoim sercem? I to jest pytanie, które postawił misjonarz Filip Etiopczykowi, ale to jest pytanie, które Bóg chce postawić każdemu człowiekowi. Także tutaj dzisiaj nam zebranym, zgromadzonym. Bóg pyta, czy wierzysz całym swoim sercem. Drogę, którą przebywa w swoim sercu, w swoim życiu wewnętrznym, Etiopczyk jest podobna, ta droga jest podobna do drogi, którą przebywa tym swoim powozem. Jedzie przez pustynię. Jedzie przez duchową pustynię. I na tej pustynie dzięki dobroci Boga spotyka wodę. My nie wiemy, co to znaczy dla ludzi tamtej kultury i tamtego klimatu spotkać wodę. My mamy nadmiar wody w naszym życiu. Dzisiaj, kiedy się z kimś witałem, deszczyk pada, mówię, rolnicy cieszą się, że pada deszcz. I o dziwo byłem zaskoczony, bo ta osoba powiedziała, amen, tak, dobrze, że pada deszcz. Ja taki zdziwiony, no ale podobno ta osoba ma coś wspólnego z rolnictwem. Ale większość z nas, mieszczuchów, problem deszcz to jest po prostu problem. Bo my to, czy zboże wyrośnie, czy będzie z czego zrobić mąkę, a potem chleb, to w ogóle z pogodą nie ma nic wspólnego. Bo my chleb nie bierzemy z pola, nie bierzemy z ziarna, tylko ze sklepu. Więc sklep musi postarać się, żeby był chleb. Ale kiedy na pustyni spotyka się wodę, to jest niezwykłe, niesamowite przeżycie. Bo okazuje się, że ten Etiopczyk nie chce się tej wody napić, nie chce ugasić swojego pragnienia, ale chce zejść do tej wody i się ochrzcić. I się ochrzcić. Bo na pytanie Filipa, czy wierzysz całym swoim sercem, on odpowiada tak. I na potwierdzenie tej swojej wiary chce przyjąć chrzest. Bo chrzest jest znakiem wiary. Jest dowodem wiary człowieka. Ale spróbujmy się teraz zastanowić, odpowiedzieć sobie na pytanie wiary w co? Nie ulega wątpliwości, że ten Etiopczyk jest poruszony. Jest poruszony opisem męki Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, opisanej w księdze proroka Izajasza, w księdze prorockiej, która powstała co najmniej 600 lat. 600 lat przed narodzeniem Chrystusa. To tak jakbyśmy dzisiaj czytali coś napisane w epoce Jana Kochanowskiego. To jest bardzo ciekawy fragment. Czy ktoś miał do czynienia z Biblią, czy nie, kiedy czyta się ten fragment, kiedy się go słucha, każdemu człowiekowi skojarzy się to z Jezusem Chrystusem. Nie planowałem tego, ale pozwólcie, że przeczytam. Niech mi się do czasu mojego kazania tego nie liczy, to będzie tak ekstra. Jeżeli macie Biblię, to jest 53 rozdział księgi proroka Izajasza. Tam jest napisane tak. Kto uwierzy wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?
Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my myśleliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty jest za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i z sądu zabrano go. A kto o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Pan, Bogu, upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Myślę, że jesteśmy poruszeni tym fragmentem. I podobnie było z tym Etiopczykiem. A więc, kiedy usłyszał pytanie, czy wierzysz w tego Jezusa, o którym mówi ten fragment, czy wierzysz w tego Jezusa, który cierpiał za twoje grzechy, czy wierzysz w tego Jezusa, który okazał się właśnie takim Mesjaszem, takim Chrystusem, czyli mówiąc krótko, pomazańcem, królem, nie potężnym władcą politycznym, który przychodzi na czele armii, ale pokornym, skromnym człowiekiem, który oddał swoje życie za grzeszników, również za ciebie. Czy wierzysz, że ten Jezus jest Panem, Królem, Bogiem całego stworzenia? Czy wierzysz, że On umarł, a trzeciego dnia zmartwychwstał? Czy wierzysz, że to wszystko się stało, abyś Ty był zbawiony, abyś Ty był odkupiony. To, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty, można porównać do tego, co może mogłoby się stać w naszym życiu, o czym może wielu z nas nawet marzy. Ja się przyznam, że tak. Wyobraź sobie, że któregoś dnia ktoś do ciebie dzwoni i mówi ci przez telefon, że kredyt, który wziąłeś na swoje mieszkanie, który wziąłeś na wybudowanie swojego domu, kredyt, który spłacasz może od 5, może od 10 lat, ile ci jeszcze zostało? 20? Mi zostało 37. Nie 37, a ile? 36. Chwała Bogu! 36 lat jeszcze mi zostało. Że ten kredyt został anulowany. Że ten dług, który miałem wobec banku, nie muszę już spłacać. I do mnie smut. Odkładasz telefon i mówisz, jakiś numer. Ciekawe, kto mnie na coś próbuje naciągnąć. Ciekawe, ile to połączenie kosztowało. Może 10-15 bez banku. No to idziesz do banku. Przepraszam, dostałem taką informację. Czy to jest prawda? Urzędniczka odnajduje twoją teczkę i wyciąga takie pismo,
podpisane przez dyrektora banku. Rzeczywiście, pani, pana dług jest anulowany. Już nie jest pani, nie jest pan nic dłużny. Tak jest trochę z tą dobrą nowiną, z Ewangelią. Otóż apostoł Paweł w jednym ze swoich listów napisał takie słowa. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Ich, czyli ludzkich upadków. To słowa do ludzi, którzy wierzą, są członkami tego zboru. Apostoł Paweł najpierw pisze o nas, że nas, wierzących ludzi, Bóg pojednał z sobą w Chrystusie. I to jest dla nas oczywista sprawa, prawda? Skoro uwierzyłem w to, co Pan Jezus zrobił, to stało się częścią mojego życia, jestem zbawiony. Ale czy my, głęboko wierzący ludzie, znamy ten kolejny werset, który mówi, że Bóg nie tylko tych, którzy wierzą, nie tylko tym, którym wierzą, rozwiązał problem grzechu, ale wszystkich ludzi na całym świecie. Tu jest tak napisane. Bóg w Chrystusie świat, cały świat pojednał. To jest taka informacja. A jak wam mówi ktoś coś takiego, uwierzycie w to? Przecież to jest niemożliwe. Jak to? Tak wszystkim? Tak po prostu? No nie po prostu. Żeby to było możliwe, Jezus Chrystus, Boży Syn, stał się jednym z nas, stał się człowiekiem. Odwieczny, święty Bóg, Stwórca świata, stał się człowiekiem takim jak my. A potem został zabity. Żeby to się stało, jego życie zostało sponiewierane i zabrane. W potworny sposób cierpiał i umierał. No ale nawet, jeżeli już tak Chrystus bardzo cierpiał, to jest możliwe, żeby Bóg tak spojrzał na świat, na nasze wszystkie kłamstwa, wszystkie zdrady, kradzieże, wszystkie złe słowa, uczucia nienawiści, żeby spojrzał na całe to potworne zło, już nie mówiąc o wojnach i różnych rzeczach, i powiedział, odpuszczam te wszystkie grzechy mojemu światu, całemu światu. Tak, to jest możliwe. Ale jeżeli nie wierzymy na słowo, możemy sprawdzić to w dokumencie. Możemy wziąć tą księgę i jak ten Etiopczyk zacząć ją czytać, żeby się przekonać, czy pastor jakiegoś dziwnego, może niewielkiego kościoła nie oszukuje tutaj. Ale tak jest napisane. Oczywiście tym wszystkim my mamy jako ludzie też coś do zrobienia, bo dalej jest napisane, że w miejsce Chrystusa sprawujemy misję i jakby Chrystus wołał przez nas, wołamy teraz do ludzi, skoro Bóg się z wami pojednał, to wy się teraz z Bogiem pojednajcie. Po pierwsze, trzeba po prostu w to uwierzyć. Trzeba z tego skorzystać. Co by było, gdybyście przyszli do banku i powiedzieli, nie, to są jakieś bzdury. Banki nie umarzają kredytów. Banki nie umarzają długów. To jest nieprawda. Ten świstek papieru jest nic nie wart. Ja w to nie wierzę. Ja będę dalej płacić swoje raty. Przez całe swoje życie. No pewnie bank by takiego czegoś nie odrzucił. Jeżeli nie wierzymy w to, że Jezus Chrystus uwolnił nas od naszych grzechów, przebaczył te grzechy, 2000 lat temu wymazał je i one już dla Boga nie istnieją, będziemy całe swoje życie żyć w niewoli i strachu z powodu swoich grzechów. A potem będziemy umierać z wielkim znakiem zapytania i przerażeniem, co mnie czeka po drugiej stronie. Ale jeżeli uwierzysz w tą dobrą nowinę, że Bóg wybaczył twoje grzechy, to rozpoczniesz zupełnie nowy rozdział swojego życia. Rozpoczniesz zupełnie nowe życie.
To pytanie, czy wierzysz? Czy wierzysz całym swoim sercem w tym Kościele? Zadajemy każdej osobie. Nawet naszym dzieciom. Kilka miesięcy temu w Koszalinie mieliśmy chrzest i ten chrzest przyjmowała moja córka. Jest nawet pewien problem, jeżeli już mówimy o naszych dzieciach. Nie tylko nas, pastorów. Ale my szczególnie dopytujemy się naszych dzieci, czy one wierzą. Bo my się trochę obawiamy, czy one nie chcą zostać tak ochrzczone, no bo są w takim kościele, bo ich rodzice zostały ochrzczeni, bo wszyscy znajomi się chrzczą, to one może też, żeby nie odstawać od norm. My jako rodzice musimy się przekonać. Rozmawiamy, modlimy się z naszym dzieckiem, żeby zobaczyć, że w sercu naprawdę jest wiara. Głęboka wiara i przekonanie wobec tego wszystkiego, kim Jezus Chrystus jest i co zrobi. Jeżeli to nie są nasze dzieci fizyczne, jeżeli to są nasi znajomi, przyjaciele, też rozmawiamy i upewniamy się. Pytamy, czy wierzysz w słowa Jezusa, że On ci przebacza twoje grzechy i daje wieczne życie? Czy ta twoja wiara jest tak mocna, tak silna, że można nawet, należy ją nazwać wręcz miłością do Jezusa? To nie jest tylko akt wiary, zaufania, to nie jest powiedzenie, no tak, rzeczywiście to jest prawda, ale to jest taka wiara, że gdzieś tam w środku nasze serce, nasze uczucia, całe nasze życie jest poruszone i ta nasza wiara jest wręcz miłością, jest wdzięcznością wobec Bożego Syna. Pytamy, czy nie wyobrażasz już sobie swojego życia bez Jezusa? Czy nie wyobrażasz sobie, że teraz, kiedy wierzysz w to wszystko, że możesz żyć tak, jakby Boga nie było? Czy nie potrafisz już być obojętny wobec Niego? I dopiero wtedy, kiedy uzyskujemy odpowiedź, tak jak ten dworzanin etiopski, tak, wierzę z całego serca, to wtedy mówimy, chwała Bogu, chwała Jezusowi za to. Możemy Cię ochrzcić. Dlaczego taka kolejność? Chcę odnieść się do tego, ponieważ żyjemy w kraju, w którym zdecydowana większość społeczeństwa doświadcza jakby innej kolejności. Dlaczego najpierw ma być wiara? Dlaczego najpierw ma być tak głęboka, autentyczna wiara, a potem dopiero jako znak tej wiary, jako dowód tej wiary chrzest? No dlaczego najpierw ma być miłość, a potem dopiero ślub między kobietą a mężczyzną? O, mam nadzieję, że nikt już nie pamięta, ale z filmów, z literatury wiemy, że długi czas było zupełnie inaczej, tak? Bardzo często było zupełnie inaczej. Najpierw był ślub. Z różnych powodów. Często rodzice różne interesy robili przy okazji spadania swoich dzieci. A dzieci mówili, miłość przyjdzie. A jak nie przyjdzie, no to już twój problem. Mam nadzieję, że nikt z nas nie rozpacza, nie jest smutny, że te czasy minęły. Że najpierw chcemy, żeby kobieta i mężczyzna pokochali się. A potem, żeby tą swoją miłość przynieśli przed Boże oblicze i żeby ona została na zawsze ślubem związana. Chcę Wam powiedzieć, że to nie jest przypadek, że jesteśmy dzisiaj w sali, która wygląda jak sala weselna. Ja tutaj rozmawiałem i tak rozumiem to, co dzisiaj się dzieje w ich życiu. Ten chrzest jest ślubem. Jest ślubem z Jezusem Chrystusem. To jest związanie się z Nim na zawsze, na całe swoje życie. I taki jest zwyczaj, skoro mamy ślub, to jest i wesele. Dzisiaj będziemy świadkami duchowego ślubu, który te piękne kobiety będą zawierać z Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus w Biblii jest często nazywany oblubieńcem, czyli Panem Młodym, narzeczona.
Dlatego, skoro najpierw miłość, a potem ślub, dlatego my najpierw głosimy Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, żeby ludzie mogli usłyszeć, potem żeby mogli w to uwierzyć, żeby mogli przyjąć to do swojego życia i chrztem to potwierdzić. Kiedy chrzest przyjmuje świadomy swojej wiary człowiek, kiedy chrzest przyjmuje człowiek przekonany o tym w głębi swojego serca, kocham Jezusa, wierzę w Boga, chcę, żeby całe moje życie teraz było z Nim związane. To chrzest jest jednym z dwóch, może trzech najgłębszych i najwspanialszych przeżyć, jakie człowiek doświadcza w życiu. Ja to tylko porównuję ze ślubem, z moją żoną, z narodzinami moich dzieci i chyba nic więcej. Najwspanialsze, jedno z najwspanialszych, najgłębszych przeżyć, jakie ma człowiek, to jest jego chrzest na wyznanie swojej wiary, swojej więzi z Jezusem. I widzimy to też w życiu tego Etiopczyka. Widzimy, że kiedy wychodzi z wody, jest pełen radości. On jest po prostu szczęśliwy. Z czego on się cieszy? Przecież tak naprawdę religia, Kościół i Bóg to nie są zbyt wysokie sprawy, zbyt wesołe sprawy. Cieszyć się, że jest Bóg? Przecież On ściga człowieka za jego grzechy. Przecież On dokonuje trzęsień ziemi. Przecież On dokonuje różnych kataklizmów. Z czego tu się cieszyć? Ale muszę powiedzieć, że to jest obraz i myślenie na temat Boga, który tak naprawdę wywodzi się z prasłowiańskich przekonań, natomiast nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. Tutaj czegoś takiego nie znajdziemy. Bóg, w którego uwierzył ten Etiopczyk, Jezus, w którego wierzą tutaj te osoby, które będą brały chrzest, to jest ktoś, kto przebacza grzech. To jest ktoś, kto oczyszcza ludzkie sumienie. To jest ktoś, kto napełnia człowieka pokojem. Daje mu wewnętrzną wolność, która daje radość, nadzieję, usuwa strach przed życiem, przed przyszłością. Nawet jeżeli jeszcze masz 30 lat spłacania kredytu. To mając Jezusa, mając Boga w swoim życiu, kogoś tak dobrego i wspaniałego, że zupełnie inaczej patrzysz w przyszłość. Bo On jest nadzieją. Ten Etiopczyk i te osoby cieszą się, że Bóg ich kocha. No tak, Bóg kocha wszystkich ludzi. Nie. To jest takie doświadczenie miłości Bożej, jak czujesz, że kocha Cię Twój współmałżonek, że kocha Cię Twoje dziecko. W przypadku dzieci to jest takie uczucie, jak doświadczenie tego, że mama czy tata kocha. To nie jest jakaś ogólna, deklarowana miłość, ale to jest miłość, która dotyka i przepełnia ludzkie życie. To jest coś niesamowitego. Ten Etiopczyk doświadczył czegoś takiego, o czym każdy człowiek marzy. Zaczął żyć takim życiem, o jakim każdy człowiek marzy. Syn Boży, Jezus Chrystus, nie przyszedł na ten świat, aby założyć jeszcze jedną religię. Ale Jezus przyszedł, żeby przemienić nasze życie. Żeby to, co złe, usunąć. To, co popsute, naprawić. To, co chore, uzdrowić. To, co może straciliśmy, pomóc nam odzyskać. I ten Etiopczyk wychodzi z wody, jest szczęśliwym, pełnym nowego życia człowiekiem. Ale to się nie kończy po 2 godzinach. Starożytni pisarze, a szczególnie taki starożytny historyk chrześcijaństwa, Eusebiusz z Cezarei, taką rzecz pisze o tym człowieku, o tym Etiopczyku, kiedy wrócił już z ziemi Izraela do swojej ojczyzny. On jako pierwszy w swoim kraju po powrocie do ojczyzny głosił prawdę o Bogu Wszechrzeczy i opowiadał o życiodajnym zamieszkaniu Zbawiciela
naszego wśród ludzi. Ta jego wiara, to, co z jego życia emanowało, sprawiło, że Etiopia była jednym z pierwszych chrześcijańskich krajów. To był jeden z krajów, w którym niezwykle gwałtownie, dynamicznie rozwinęła się misja chrześcijańska i powstał Kościół. To wyjaśnia fenomen radości i pragnienie opowiadania o Jezusie, który jest w naszym sercu. Jeżeli są tutaj goście spoza naszego Kościoła, wydaje mi się, że chyba tak, to chcę was poprosić, wybaczcie nam. Wybaczcie nam, że my tak opowiadamy o tym Jezusie. Że my tak mówimy, jaki On jest, co On zrobił. My po prostu tym żyjemy. To jest nasze szczęście, to jest nasza radość. My po prostu nie potrafimy inaczej. Nie możemy milczeć. Chcemy mówić, opowiadać. Kiedy spotykamy się na nabożeństwach, jak widzicie, my tutaj nie mówimy, wiecie, przyjdą goście, trzeba jakieś radosne pieśni, żeby zobaczyli. Kiedy ja pierwszy raz znalazłem się w takim miejscu, zaglądałem ludziom w twarz i tak patrzyłem, obserwowałem. Ja znałem się na socjotechnice, nie zawsze byłem duchownym, nie zawsze byłem pastorem. Wiedziałem, kiedy człowiek uśmiecha się, bo tak trzeba, bo wypada. Ale patrzyłem na tych ludzi i myślałem sobie, Boże, ci ludzie naprawdę są szczęśliwi. Naprawdę oni są inni. Ja byłem w zupełnie innym miejscu swojego życia. Można powiedzieć na samym dnie. Mówię, Boże, jak bardzo zazdroszczę tym ludziom. Ale mnie nie stać na coś takiego. Możecie poznać nas bliżej. Możecie popatrzeć, czemu udajemy, czy naprawdę to jest w naszym sercu i bije z nas. Kończąc, bo Bóg dał dobrą pogodę. Świeci słońce nad tym miejscem, chociaż wszędzie pada. Bo za chwilę osoby, których serca przepełnia ta radość i miłość do Jezusa, będą swoją wiarę potwierdzać chrztem. Ale na koniec chcę powiedzieć jeszcze dwa słowa. Nie jeździmy już wozami, a pewnie niewielu z nas będzie miało okazję znaleźć się na pustyni, takiej prawdziwej. Ale w takim duchowym sensie każdy człowiek podróżuje przez pustynię. Ten świat jest jak pustynia. Tu tylu rzeczy brakuje. Tu jest tyle deficytów. Wielu z nas, myślę, że czuje się jak na pustyni. Słuchajcie, jeżeli podróżujemy przez to życie, które jest pustynią, ale zabierzemy z sobą tą księgę i zaczniemy ją czytać, to uważaj, przygotuj się na to, że spotkasz się z Jezusem, że On dotknie twojego życia i zrobi coś niesamowitego. Co będzie dalej, kiedy spotkasz się z Jezusem? Ja nie wiem, ale jedno jest pewne. To będzie już zupełnie nowe życie, zupełnie nowy rozdział życia, którego sobie w tej chwili nawet nie wyobrażasz. Czy to jest możliwe? Siedzą tutaj dowody na to, że jest możliwe. Jeżeli jeszcze z nimi nie rozmawialiście, to spróbujcie. Zobaczycie, co one powiedzą. Jak one mówią, to ja sam jestem zaskoczony. I to jest coś niezwykłego. Mówię w tym miejscu amen. Oddaję pastorowi Adamowi mikrofon. Chrzest, którego będziemy świadkami, jest chrztem na wyznanie wiary. Jest chrztem wiary, czyli wynika, wypływa z osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło. To wszystko, co dzisiaj słyszeliśmy na kazaniu, jest właśnie tego quintessencją. Dlatego też zanim dokonamy obrzędu chrztu, spójrzcie swoje wyznanie wiary. Bo wiara chrzczona, której chrzcimy katechumenów, jest wiarą według apostolskiego wyznania wiary. Dlatego pytam was przed obliczem Boga Wszechmogącego i zgromadzonego tutaj Kościoła. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała w zmartwychwstanie, żywot wieczny? Poprzez chrzest święty Bóg daje nam udział w Królestwie swojego Syna Jezusa Chrystusa, a decyzja ta zobowiązuje do wyrzeczenia się mocy, myśli i sił szatańskich, które chcą nas wyrwać z Bożego działania. Dlatego pytam was, drogie siostry, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się szatana, przepychu jego i wszystkich dzieł jego? Tak jak czytaliśmy podczas nabożeństwa, powtórzę za Filipem. Oto więc woda i nic nie stoi na przeszkodzie, abyście zostały ochrzczone. Siostro Małgorzato, czy pragniesz przyjąć chrzest i tak żyć w wiernej wierze jego Kościoła wszystkie dni twojego życia? Tak. Na podstawie wyznania twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Harno chce na jechino, ale da nic na sokierę. Moje buty nie ktoś zejdzie, da nic. Siostro Anno, pytam cię, czy pragniesz przyjąć chrzest wiary i służyć wierze Jezusowi we wspólnocie Jego Kościoła? Na podstawie wyznania twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Siostro Anno, czy pragniesz przyjąć chrzest i służyć wiernie Jezusowi we wspólnocie Jego Kościoła? Na podstawie twojego wyznania wiary i pragnienia chrztu chrzczę ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Siostro Agato, czy pragniesz przyjąć chrzest wiary i służyć wiernie Jezusowi Chrystusowi we wspólnocie?
naszego kościoła na podstawie Twojego wyznania wiary i pragnienia kościoła prze Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chcesz przyjąć chrzest i służyć wiernie Chrystusowi we wspólnocie Jego Kościoła na podstawie Twojego wyznania wiary i pragnienia chrztu chrzczę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie w tym kierunku idzie. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie Twe królestwo jest. Ojcze, ja Tobie dziękuję za tą wodę chrztu, która jest znakiem przebaczenia naszych grzechów. Ja Tobie dziękuję za te nowe osoby, Panie, które narodziły się z wody i z ducha, które stały się dziećmi Twoimi, które Ty przyjąłeś dzisiaj do Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że krew Twoja przebacza i zmywa wszelki brud i grzech człowieka. Tobie za to chwała i cześć. Amen. Amen. Wszyscy razem.
Miłość
Tobie za dzisiejszą uroczystość, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że możemy Ciebie uwielbić, Panie. Panie, to wszystko, co dzisiaj czynimy na tym miejscu, jest ofiarą, którą chcemy złożyć Tobie jako Bogu żywemu, Panie. Te wszystkie osoby, które przyjmowały chrzest wiary, Panie, to jest miła woń dla Ciebie. Panie, nasze uwielbienie, nasze modlitwy, nasz śpiew, Panie, to jest wszystko po to, aby uczcić Ciebie, Jezu Chryste, bo dla Ciebie tu jesteśmy. I chcemy, abyś to Ty był w centrum, Panie. Aby Twój krzyż był w centrum, Panie. Aby Twoja śmierć i odkupienie za nasze winy było w centrum, Boże. Panie, bo dzisiaj ta uroczystość jest możliwa właśnie dlatego, że te 2000 lat temu, Ojcze, umarłeś za nasze grzechy. Jezu Chryste, umarłeś za nasze grzechy. Ojciec Cię posłał, aby wyzwolić nas z mocy ciemności, z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za to, że dzisiaj możemy stale upamiętniać i pamiętać o tym wielkim wydarzeniu, które miało miejsce 2000 lat temu, ale jest ciągle żywe i prawdziwe, także i dzisiaj. Dlatego z radością i z wiarą dzisiaj przystępujemy do tego stołu, Panie, ciesząc się z Twojej obecności. Bracia i siostry, będziemy za moment łamać chleb, dzielić między siebie kielich. Słowo Boże nas poucza, że Chrystus zostawił tą wieczerzę Kościołowi, abyśmy stale pamiętali o tym, co On dla nas uczynił, o tym, że umarł za nasze grzechy, dając nam życie wieczne. Ale wieczerza nie jest tylko wspomnieniem tych wydarzeń z przeszłości, ale jest także uobecnieniem ich w naszym życiu. To znaczy, Chrystus poprzez tą wieczerzę, poprzez ten chleb, poprzez to wino chce być obecny, chce wniknąć w nasze życie. Dlatego też wyznajmy teraz swoje winy i grzechy i prośmy Pana o to, żeby oczyścił nasze serce. Módlmy się. Ojcze Niebieski, prosimy Ciebie, dotknij dzisiaj naszych serc, Panie, tak abyśmy mogli w pokucie dzisiaj wyznać przed Tobą to wszystko, co brudzi nasze życie, Boże, co zanieczyszcza nasze życie przed Twoim obliczem. Ojcze, prosimy Ciebie, Boże, wywyższamy Ciebie i prosimy, abyś przebaczył wszelki grzech. Wyznajemy dzisiaj wszelki brud, wszelkie kłamstwo, wszelką plotkę, wszelką umowę, złe nastawienie. Panie, wyznajemy przed Tobą dzisiaj, jako Twój Kościół, to wszystko, co zanieczyszcza nasze sumienia i myśli. Panie, pozbywamy się naszych grzechów. Prosimy, abyś Ty zabrał je dzisiaj, abyś Ty oczyścił nas, Panie, swoją cudowną krwią. Panie, wyznajemy je, Panie, jako te, które zasmuszają Ciebie, Boże. Odcinamy się od nich, Panie. Nie chcemy, Panie, robić rzeczy, które Tobie się nie podobają w naszym życiu. Panie, chcemy zerwać wszelką nić łączącą nas z grzechem tego świata. Dlatego wyznajemy dzisiaj nasz grzech, swój własny, prosząc, Panie, o to, aby działo nam siły, aby nasze nawrócenie, nasze odwrócenie od tego, co złe, było trwałe. Na podstawie Słowa Bożego, bracia i siostry, ogłaszam tym wszystkim, którzy wyznali swój grzech, odpuszczenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękował. I my także chcemy dziękować. Panie Boże, dzisiaj prosimy, błogosław ten chleb, który jest wyobrażeniem ciała Twojego. Uczyń nas uczestniczami tego stołu pańskiego. Jeśli chodzi o to, że to będzie spożywał ten chleb, będzie na niej. Tobie chwała, na wielki. Amen. Amen. A kiedy podziękował, to także i złamał. My także to czynimy teraz. I rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie wziął kielich i także za niego dziękował. I my dziękujemy. Panie Jezu, błogosławimy ten kielich nowego przymierza, które Ty dałeś nam ludziom przez swoją mękę na krzyżu. Nowego przymierza, czyli nowej więzi, nowej relacji, nowego życia, które Ty dajesz nam, Panie, uwalniając nas z naszych win, z naszych grzechów. Chcemy pić z tego kielicha, wyznając, że jesteś naszym Zbawicielem. Ku chwale Boga Ojca. Amen.
Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż on przyjdzie. Duchu Święty, dotknij teraz naszego serca, Panie, i spraw, aby ten chleb, który błogosławiliśmy, te wino, które błogosławiliśmy, stało się dla nas społecznością z ciałem Jezusa Chrystusa. Aby ten kielich, który błogosławiliśmy, stał się dla nas społecznością z krwią Zbawiciela. Duchu Święty, wołamy do Ciebie, przyjdź i spraw, abyś Chrystus prawdziwie zamieszkał w nas, poprzez tę wieczerzę, a my w Nim. Tobie chwała. Amen. Amen. Bracia i siostry, podejdźmy do stołu Pańskiego, ale pozwólmy pierwszy raz podejść tutaj do wieczerzy Pańskiej naszym katechumenom. Proszę bardzo. Boże, twa łaska.
Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj możemy cieszyć się chrztem, cieszyć się społecznością z Tobą także przez stół i Pański Boże. Za to, że Twoja obecność dzisiaj jest na Tobie, że Tobie za to chwała i cześć. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Pomodlimy, chociaż na chwilę usiądźmy, bo na chwilę tak stawiacie. Będziemy się włożyć jeszcze do naszych czarnych momentów. Ale mam pytanie, może Ania, Agnieszka, chcemy posłuchajmy krótkich historii, może nie wszystkie osoby, ale jak to się stało, że dzisiaj się spotykamy tutaj. Zapraszam, to które chcesz, chodź. Ania, chodź. Wiedziałam, że to jest to. I dzisiaj podzielę się może w ostatniej chwili przemyśleniami, które dzisiaj nakierowały mnie już do końca. Chyba co bym chciała powiedzieć. A mianowicie, najważniejsze to jest ta droga, o której dzisiaj mówił pastor Marek. W moim życiu zaczęła ona się 18 lat temu, jak po raz pierwszy siostra zebrała mnie na właśnie takie nabożeństwo jak dzisiaj. I tam poczułam po raz pierwszy w życiu tą miłość. Właśnie tych ludzi, to co mówił Marek, patrzyłam na nich, widziałam ich uśmiechnięte twarze i poczułam, może nie zazdrość, ale to, co ja kiedyś bym chciała poczuć. Droga 18 lat temu wydaje się długa, ale zleciała jak jeden dzień. Stałam się na pewno fanką. Na pewno już wtedy powiedziałam sobie, że wierzę, na pewno już wtedy sobie powiedziałam, że kocham, ale jeszcze brakowało mi odczucia tej miłości. I świat mnie trochę przytłaczał, moje związki trochę mnie przytłaczały i dobijały, ale któregoś razu Jezus przyszedł do mnie i sam się upomniał we śnie. Powiedział mi, że wyciąga do mnie dłoń i żebym skorzystała z tego. A zobaczę, co się będzie działo. Wtedy dał mi też taki drogowskaz, wskazówkę. Znowu moją siostrę, do której zadzwoniłam i powiedziałam, że takie coś mi się wydarzyło, co mam teraz robić. Ona powiedziała, spróbujemy, zobaczymy, co się da zrobić. Już następnego dnia jej mąż dowiedział się, że do Drawska przyjeżdża pastor Marek. Wskazał mi adres, do którego mam iść. Ja tak zaufałam. Nie znałam ani pastora, ani ludzi, ani domu, do których poszłam. Miałam tylko, uczpiłam się tej myśli, że mam tam iść i trwać, i czekać. I to też nie była krótka droga, bo trwa 4,5 roku. 4,5 roku rozwijało się to moje poznanie. Dokładnie to, co dzisiaj mówi też pastor Marek, mianowicie o tym, że musiałam poznać Jezusa, żeby nauczyć się i poczuć tą miłość. Przez 4,5 roku chodziłam i wzrastałam w tej miłości, poznawałam tą miłość, ale nadal jeszcze w moim życiu nie było takiego drastycznego kroku, w którym poczułam, że drzwi gdzieś się tam dla mnie otwierają i Jezus mnie wpuszcza. I pół roku temu był taki następny krok, dostałam proroctwo na jednym z nabożeń, w którym powiedziano, że trwaj, bo nastąpi moment zwycięstwa, Jezus cię wpuści, otworzy ci drzwi, mimo że tak długo czekasz. Porównał mnie nawet do takiej Afrykanki, która czeka przed drzwiami, wódz gdzieś, mamuchy w nosie, tak to określił, poszedł. U jednych trwa to krócej, u mnie naprawdę widział tą moją drugą drogę i w momencie, i dał mi tym słowem nadzieję i że mam nadal przy tym słowie trwać. I można powiedzieć, w moim życiu wiedziałam, że jest dużo rzeczy, które jeszcze gdzieś mi nie pozwalają dojść i w pełni się cieszyć tą radością. Byłam przytłoczona właśnie tymi grzechami, byłam przytłoczona życiem. Tydzień temu zamartwiałam się właśnie o to życie doczesne. Okazało się, że tydzień temu powierzyłam to wszystko Bogu i Bóg sam to wszystko rozwiązał.
Mianowicie zrozumiałam, że musimy upaść we wszystkim, aby się z tego już potem podnieść. Pojednałam się z pewnymi rzeczami, z pewnymi osobami, ale nadal jeszcze wiedziałam, że czegoś w tym wszystkim brakuje. I dwa dni temu, w piątek, jak przyjechali pastorzy z Białorusi, pojechałam tam jeszcze nabrać takiej otuchy przed sztem, a okazało się, że moje emocje były totalnie inne. Były przytłoczone. Te pieśni, które śpiewaliśmy, mnie wręcz zamiast uradować w tej radości, nie pewnie się mówiły, ale emocje nie były takie, czego oczekiwałam, ale okazało się, że padły na nich znowu słowa, które były dla mnie, a mianowicie pierwsze to, że Jezus już przyszedł do mnie w paru osobach i mówi, przyszedłem raz, powiedziałaś nie idź stąd, bo ja czekam na Jezusa. Przyszła druga osoba i znowu zamknęłam drzwi i powiedziałam idź stąd, bo ja czekam na Jezusa. Przyszła trzecia osoba i powtórzałam to samo. I zrozumiałam po tych słowach, że już w moim życiu były takie osoby i są takie osoby, które przyszły w Jezusie, a ja je odrzucam, odstawiam na bok i chciałam je ze swojego życia już pożegnać, albo nie dać im szansy, albo po prostu taką obojętnością gdzieś pominąć. I wtedy powiedziałam, że w nich jest właśnie Jezus, któremu ja zawsze mówiłam, któremu ja tym osobom mówiłam, idźcie, bo ja czekam na kogoś innego, a w nich był właśnie Jezus. I dopiero jak pojednałam się z tymi właśnie osobami, to dopiero poczułam to szczęście i radość, że On jest u mnie, że już jest w moim sercu i na koniec tego nabożeństwa potwierdził mi to pastor Adam, pastor Sasza, tak? Że już drzwi są otwarte i nastąpi na koniec zwycięstwo, które właśnie jest w swoim sercu. Dziękuję. Agnieszka sobie zapisała, bo to jest stres dla nich, słuchajcie, podwójny. Ale Agnieszka, wszyscy my Cię tu kochamy. Chcemy wysłuchać swojej historii i cieszymy się, że jesteś z nami. Nie wiem, czy ja mam ten swój swojami? Ja przeczytam swoją. Nazywam się Agnieszka, mam 33 lata. Zostałam wychowana w rodzinie, gdzie panował alkohol, ponieważ mój tata był alkoholikiem. Od dzieciństwa zmagałam się z nienawiścią do mojego ojca i złością do tego stopnia, że zaczęłam życzyć mu śmierci. Wzrastałam z poczuciem odrzucenia, poczucia winy, strachu przed ojcem, który przychodził pijany i wszczynał awantury. Znęcał się nad nami, to znaczy nade mną i nad moim rodzeństwem, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jako nastolatka miałam styczność z alkoholem i narkotykami. Było to dla mnie odejście od tej szarej rzeczywistości, od tego przytłaczającego życia z ojcem alkoholikiem. Narkotyki, alkohol, imprezy, przyjaciele były dla mnie najważniejsze. Tak mnie to wtedy wciągnęło, że nie potrafiłam z nim zerwać. Jednak nadarzyła się okazja, że ciocia zaproponowała mi pracę, wyjazd do Grecji. Było to dla mnie wyzwoleniem, wyrwaniem się z tego nałogu. Wyjechałam do Grecji, gdzie spędziłam 4 lata. Z dala od rodziny, znajomych, wyrwałam się z tego nałogu, zwyciężyłam nad tym, wyzwoliłam się. Jednak szatan czaił się cały czas. Podczas ostatnich miesięcy mojego pobytu popadłam w depresję. Miałam straszne bóle głowy, zawroty. Byłam bez życia, nie potrafiłam odnaleźć się w tej sytuacji. Byłam zniewolona przez szatana. Choć nie wiedziałam wtedy o tym, nie byłam tego świadoma, myślałam po prostu, że jestem chora. Zaczęłam sobie szukać choroby, robić różne badania, z których nic nie wynikało. Wszystkie badania wychodziły dobrze. Nie wykazywało żadnej choroby. To szatan przejął władzę nad moim życiem i wiedział, że jestem z dala od rodziny. Wiedział, że już miałam styczność z kościołem zielonym. Chodziłam na spotkania, ponieważ moja siostra należy do tego kościoła. Wiedział także, że to moja siostra odegra znaczącą rolę w moim życiu, że to ona wskaże mi, którą drogą mam iść i kogo mam wybrać za Pana swojego życia. Zaszłam w ciążę i jak ręką odjął. Wszystkie moje dolegliwości zniknęły, ponieważ w moim łonie był dar Boży w postaci mojej córki Julii.
Byłam w stanie błogosławionym, szatan dał mi spokój. Jednak wiem, że tylko na chwilę, ponieważ upomniał się o mnie po paru latach. Wróciłam do Polski, ponieważ ojciec mojego dziecka nie chciał jej. Przyjechałam do domu i żyłam swoim życiem. Wiedziałam, że Bóg jest gdzieś tam, ale tak naprawdę nic o nim nie wiedziałam. Kim jest, jaki potrafi być dla nas kochany, miłosierny, pełen łaski. On zawsze był przy mnie, tylko ja nie potrafiłam go odnaleźć i usłyszeć jego głos, jego wołanie, abym poszła za nim. Dalej uczestniczyłam nieraz w spotkaniach w nabożeństwach, jednak nie odczuwałam nic w sercu. Nie potrafiłam zrozumieć Boga. Przychodziłam tylko dlatego, że moja siostra zapraszała mnie na te spotkania. Tak mijały lata i przyszedł ten dzień, kiedy szatan po raz kolejny upomniał się o mnie. Stało się to po moim drugim porodzie, w trzecią noc. Przyszedł do mnie i powiedział mi, że umrę. Chciał, żebym się przestraszyła śmierci i wiedział, że tak będzie, ponieważ 10 dni przed porodem umarł mój tata. Wyczuł moją chwilę słabości. Od tamtego dnia moje życie zmieniło się w koszmar. Po powrocie ze szpitala stałam się inną osobą. Byłam pewna, że znowu jestem na coś chora. Czułam się osłabiona, jakby ktoś wypompował ze mnie życie. Nic mnie nie cieszyło, niczym się nie interesowałam, nawet moim nowonarodzonym synem. Popadłam po raz kolejny w depresję. Ciągle myślałam o chorobach. Tak mnie zaczęła boleć głowa, że nie mogłam normalnie funkcjonować. Przez 2 miesiące nie spałam ani w dzień, ani w nocy. Nawet nie miałam sił wstać z łóżka i wykonywać podstawowych czynności. Pewnej nocy przyszedł do mnie szatan. Czułam jego obecność. Obezwładnił mnie. Nie miałam sił ruszyć się ani otworzyć oczu. Ale czułam jego przygniatającą moc i siłę, jaką miał nade mną. Zaczęłam znowu jeździć po lekarzach, szukać choroby, że może jakiś lekarz w końcu mi powie, na co jestem chora i co mi dolega. Lecz każdy lekarz twierdził, że nic mi nie jest, że jestem zdrowa, że się wszystko ułoży, że mam po prostu depresję poporodową. Jednak ze mną było coraz gorzej. Szatan po raz kolejny przyjął władzę nad moim życiem. Do tego stopnia, że nawet nie odbierałam telefonów od mojej siostry, ponieważ wiedział, że dzięki niej odnajdę Boga, mojego ojca, mojego tatusia. Mój stan się pogorszył do tego stopnia, że przestałam w ogóle interesować się dziećmi, czy są najedzone, ubrane. Nie miałam siły na nic, nie mówiąc o tym, abym gdzieś wyszła na spacer, porozmawiała ze znajomymi, ponieważ dla mnie najbezpieczniejszym miejscem wtedy był mój dom i łóżko. Jedyną moją nadzieją, jak sądziłam wtedy, była pomoc ze strony psychiatry. Myślałam, że jest on moją ostatnią nadzieją, ratunkiem, jedyną osobą, która mogła mi pomóc. Jednak myliłam się, ponieważ jedyną moją nadzieją i ratunkiem mógł tylko i wyłącznie być Bóg. Przyszły nawet do mnie myśli samobójcze, żeby odebrać sobie życie, ponieważ nie miałam już siły walczyć z takim życiem. I tutaj Bóg zesłał na moją drogę moją ukochaną siostrę, która podjęła się walki o moje życie, o moje zdrowie. Przyszła do mnie, powiedziała mi, że mam dla kogo żyć, że mam wspaniałe, kochające, zdrowe dzieci, które potrzebują matki, że muszę swoje życie zmienić. Zapytała się mnie, czy chcę narodzić się na nowo i przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. Powiedziałam, że tak. Zaczęłyśmy się razem modlić. Przyjęłam Jezusa Chrystusa do swojego serca i to był początek zmiany mojego życia. Początek mojego odrodzenia i początek mojej walki z szatanem. Ponieważ dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że to on jest moim wrogiem i że muszę z nim walczyć i nie pozwolić, aby on ingerował w moje życie. Moja siostra powiedziała mi, że muszę dużo się modlić, czytać Pismo Święte i wierzyć. I wierzyć w to, że Bóg uzdrawia, że Bóg jest Bogiem cudów, że on może wszystko. Zaczęłam się modlić do Boga, znałam mu swoje grzechy, modliła się o ochrzczenie Duchem Świętym. Jednak miałam dni zwątpienia, że nie dam rady. Wtedy usłyszałam głos, zostałam ochrzczona w Duchu Świętym. Bóg powiedział mi, Agnieszko, ja jestem tutaj, jestem razem z Tobą, nie lękaj się. Razem przez to przejdziemy. Wierz, trwaj, a będziesz uzdrowiona. Szatan dalej próbował walczyć o mnie, ponieważ przychodził do mnie we śnie i próbował mnie zastraszyć. Mówił mi, że po co ja się modlę, że modlitwa nic mi nie da. Próbował mi pokazać, jaką niedobrą matką jestem, że nie potrafię zająć się dziećmi. Jednak Bóg mi mówił, że kocha mnie taką, jaką jestem, z moimi wadami, że On przemieni moje życie, że jest zawsze przy mnie, że On nigdy mnie nie opuści. Znowu przychodziły do mnie złe dni, niezwątpienia. Wtedy mówiłam, wołałam do Boga.
Boże, mój Boże, gdzie jesteś? Uwolnij mnie od tego, uzdrów mnie. Lecz on odpowiadał, uwierz, Agnieszko, a będziesz uzdrowiona. Potwierdzeniem tego był mój sen o tym, że jechaliśmy z pastorem Adamem autobusem. Najpierw było bardzo gorąco, a parę metrów dalej było bardzo zimno. Wszędzie panowała zima. Później byliśmy w kościele. Moja siostra powiedziała, że jestem uzdrowiona i ja się tak cieszyłam. A pastor powiedział, tak, jest uzdrowiona, ale czy będzie to tylko pokazywać w domu wśród domowników? Moja siostra miała potwierdzenie tego snu, że jestem uzdrowiona. Nie można być letnim. Ten sen pokazał mi, że mam wybrać, albo mam być gorąca, albo zimna. I że mam uwierzyć i wybrać drogę, którą mam iść. Uwierzyłam, postawiłam ten krok do przodu i stoję tutaj przed wami, mówiąc, jak wielkie rzeczy potrafi działać Bóg. Co dla nas wydaje się niemożliwe, dla Niego jest możliwe. Wystarczy uwierzyć, uwierzyć w Boga, naszego ukochanego Ojca, który tak wiele zrobił dla nas, posłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, na śmierć i ukrzyżowanie, po to, abyśmy mieli życie wieczne, bo kto we mnie wierzy, nie umrze, a będzie miał życie wieczne. Jezus Chrystus dokonał wielkich rzeczy dla nas, pokonał śmierć, szatana, odkupił nasze grzechy. Nie lękajmy się, ponieważ Bóg jest wielki i łaskawy. On nas kocha i czeka na nas. Tylko to od nas zależy, czy usłyszymy Jego głos, Jego wołanie. Wystarczy uwierzyć i trwać. Ja uwierzyłam i trwam dalej w mojej wierze i wiem, że z Bogiem mogę wszystko, że w moim sercu mieszka Jezus Chrystus i szatan nie ma do mnie dostępu, ponieważ Jezus jest moim Panem. To On pokonał szatana. Bo nawet gdybym szła ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Panie. Z Tobą, Panie, życie jest piękne, natomiast bez Ciebie pełne smutku i cierpienia. Pragnę Ci podziękować, Panie, za to, że wskazałeś mi drogę, którą mam iść, że postawiłeś na mojej drodze życia tak wspaniałych, kochających ludzi ze zboru w Świdwinie. Za każdy dzień, za moje dzieci, za rodzeństwo, za rodziców. Chwała Tobie, Panie, bądź błogosławiony na wieku wieków. Amen. Chwała Tobie, Panie, kocham Cię, Ojcze. Amen. Słuchajcie, chcielibyśmy się pomodlić o nasze wszystkie nowe siostry, więc zachęcam, powstańmy wszyscy. Zapraszam pastora Marka, starszych zborów w Świdwinie, diakonice. Zapraszam was tutaj. A siostry, chodźcie tutaj na środek. Chodźcie tutaj, chodźcie wszystkie tutaj, nowe siostry nasze. Odwróćcie się twarzą do zboru. A starszych diakonice, pastorów, proszę, proszę o modlitwę. Aleluja. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękujemy, że Ty przyszedłeś na tę ziemię, na ten świat 2000 lat temu, bo znałeś każdego z nas, widziałeś sytuację życiową każdej osoby, która jest tutaj na tym miejscu. W obecności wiedziały, że prowadzisz je we właściwym kierunku, że dasz im zwycięstwo i dasz im błogosławieństwo. Modlimy się o ich bliskich, o dzieci, rodziny, Panie. Boże, prosimy Cię, żeby nad całym ich życiem była Twoja łaska, Twoja moc i Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za ten cud nowego życia, Panie. I modlimy się też o nas wszystkich, którzy jesteśmy tego świadkami. Żeby Twoja łaska też nas dotykała i pociągała. Za Tobą, Jezu, bo Ty jesteś jedynym Bogiem, jedynym Zbawicielem. Jedynym źródłem wszelkiego dobra dla nas. Amen. Amen. Wręczymy teraz pamiątkowe wydanie egzemplarza Bożego Pisma Świętego, Biblii oraz róże, a my poprosimy też o równie rozdaje się.
Duch Święty. Amen. Amen. Amen.